Siemka, ja jestem Adacho i witam was w kolejnym rankingu na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się tematem, który jest dość obszerny i być może przypomni wam o momentach, kiedy byliście mali i płakaliście, jak na przykład Vegeta poświęcał się, albo Goku się poświęcał, albo Piccolo się poświęcał, albo ktokolwiek inny się poświęcał, bo dzisiaj będziemy mówić o wzruszających momentach, o momentach, które według mnie zasługują na to, żeby być w tym rankingu. Wiem, że prawdopodobnie ze względu na to, że każdy ma inną wrażliwość, można byłoby powiedzieć, są osoby, które by dodały do tego rankingu jeszcze inne sceny i pewnie są osoby, które nie zrozumieją, że niektóre sceny ja tutaj dodałem, bo dla nich to w ogóle nie było w kategorii scen wzruszających. Nie będę wam robił dużego wstępu, po prostu to jest ranking, który jest odzwierciedleniem moich subiektywnych opinii. Tutaj będziecie mogli zobaczyć też dodatkowy tier, który wyciągam z kieszeni tylko właśnie na rankingi, które według mnie wymagają tego, żeby coś dać więcej niż ten najwyższy tier S. Żeby zawrzeć coś jeszcze w tierze Z, który według mnie jest tierem zarezerwowanym dla absolutnej perfekcji. Mniej mojego wstępu, bo jest tych pozycji także bardzo dużo, także dzisiaj nie będę o nich mówił jakoś szczególnie długo, bo nie chcę, żeby ten film trwał godzinę. Zaczynamy sobie chronologicznie od pierwszego Dragon Balla i od razu scena, która ląduje w tierze S, czyli Goku spotyka swojego dziadka pierwszy raz po tym tak naprawdę, jak go zabił. On nie był świadomy tego, że go zabił, ale wiadomo, jak to wszystko wyglądało. Jest to pierwszy raz praktycznie, jak widzieliśmy Goku, który wzruszył się. Małego Goku, który się wzruszył. Nawet jego przyjaciele byli zdziwieni, że Goku płacze. Krillan i Bulma też nie mogli pohamować swoich łez. Relacja małego Goku i dziadka Gohana, generalnie w ogóle nawet nie małego Goku, ale po prostu Goku i dziadka Gohana, to jest coś, czego bardzo mało było w Dragon Ballu, a i tak jest to niesamowicie intensywne. Goku często mówił o swoim dziadku, widzieliśmy przykład tak naprawdę doskonały, jak się zachowuje widząc swojego dziadka, no i nawet w Dragon Ballu Super, jeszcze przed turniejem mocy, przed tym jak czekał tam na babę, przed tym pałacem na jeziorku, widzieliśmy, jak sobie przypomina swoją walkę z dziadkiem Gohanem, także wiemy, że dziadek dla Goku jest bardzo ważną osobą i uważam, że było trochę tego za mało, ale ta scena, która przedstawiła ich pierwsze spotkanie po tym, jak, w zasadzie no wiecie, dziadek Gohan wiedział, jakby to był jego pomysł, on wiedział, że się spotka Goku, tutaj tak naprawdę zaskoczenie było tylko w przypadku małego chłopca, ale jego radość i uświadomienie sobie dla nas, dla widzów, jak musiało być to emocjonalne dla tak silnego chłopca, którego praktycznie nic nie rusza, a rozkleił się tutaj jak małe dziecko, no to mówiło samo za siebie. Tier S. Kolejna scena, która według mnie jest przełomem w klasycznym Dragon Ballu, czyli śmierć Krillana, bo oczywiście oddziela tę, nie powiem, że do końca radosną i zawsze pogodną część Dragon Balla, ale na pewno tę, w której Ziemia nie jest zagrożona, oddziela od tej części Dragon Balla, kiedy tak naprawdę przechodzimy do bardzo poważnych tematów. Ziemia jest zagrożona, Piccolo daje mało, śmierć i tak dalej, to jest coś na porządku dziennym, trafia ta scena do tieru A, który jest według mnie nadal bardzo wysoki. Według mnie tier B tutaj jest jeszcze zarezerwowany dla scen, które są wzruszające, które są mocne. Od tieru C w dół wydaje mi się, że są już to sceny, które uważam, że mogły poruszać, ale mnie aż tak jakoś szczególnie nie ruszyły. Zresztą do tego będziemy sobie przechodzić. Scena zabójstwa Krillana. Może nie jest ta scena pierwszym momentem w Dragon Ballu, kiedy mamy taki mocny widok, bo z tego co pamiętam, to Bora, czyli tata Upy, który został przedziurawiony przez Tao Pai Paia swoją własną dzidą, to było wcześniej, jeśli dobrze pamiętam, więc takie mocne sceny były też obecne później, ale śmierć Krillana była bardzo zaskakująca, bo praktycznie typowo shonenowa fabuła praktycznie dobiegała do końca, czyli mamy turniej, mamy jakiś epicki finał, Goku walczył z Tenshinhanem, wszyscy idą jeść i nic nie zapowiada tego, że coś się dzieje złego, a tu się okazuje, że nie dość, że mamy płynne przejście do kolejnej sagi, to dzieje się ono w tak tragiczny sposób. Bardzo było to zaskakujące. Krillan nie miał nawet szans na to, żeby wrócić do życia tak naprawdę. W sensie, często jest tak, że jak ktoś zostaje pokonany, to jeszcze gdzieś tam zostałem pokonany, ale potem go leczał. Nie, tutaj się okazuje, że Goku przychodzi, widzi ciało Krillana i to jest wszystko. Mocny widok, wzruszający tier A. Kolejny wzruszający moment z klasycznego Dragon Balla, który jeszcze tutaj stwierdziłem, że dodam, to jest Roshi i jego Mafuba przeciwko Piccolo Daimao. Był to moment pod kątem ładunku emocjonalnego dla mnie bardzo podobny do śmierci Krillana, co możecie zobaczyć tutaj w tym rankingu, bo są to dwie pozycje ułożone koło siebie. Ale tak jak śmierć Roshiego w tamtym momencie też bardzo mnie dotknęła, bo w tamtym momencie praktycznie to była moja ulubiona postać w klasycznym Dragon Ballu, można powiedzieć, że jedna z bardziej ulubionych, jeśli nie ulubiona, to top 3 na pewno. Mocy tej scenie też nadawało to, że Roshi był bardzo poważny, no nie? Do tej pory widzieliśmy go jako mistrza sztuk walki, który jest trochę gagową postacią, postać, która nie za bardzo walczy, tylko kieruje swoich młodych adeptów, żeby oni rośli w siłę, a tutaj to była poważna scena, w której stary mistrz poświęcał swoje życie
i propos tego poświęcenia życia. Spodziewałem się tego trochę, to, że Roshi w tamtym momencie poświęci swoje życie i że czy to się uda, czy się nie uda, to już jest inna sprawa, ale że Roshi nie wyjdzie z tego cało, to się spodziewałem. Ten element zaskoczenia w przypadku sceny z Krillanem był mocniejszy, no ale sam fakt, że Roshi wtedy zakasał rękawy i wziął sprawy w swoje ręce, to było naprawdę mocne. Także też tier A, który według mnie w tym rankingu też jest zarezerwowany dla scen dobrych. Przechodzimy do Dragon Balla Z i prawdopodobnie domyślacie się, która scena jest pierwsza, czyli śmierć Goku. Dla mnie to nie było w ogóle wzruszające. Nie było to w ogóle wzruszające. W sensie, nie mówię, że scena walki była zła, że walka była słaba, chociaż uważam, że sama walka z Radicem nie była jakoś szczególnie porywająca w moim odczuciu. Była to walka, która miała kilka elementów, które sprawiały, że się klepałem w czoło. No największym chociażby jest to, że Goku puścił ogon Radica, że dał się wyrolować po prostu w taki łatwy sposób. No ale jeśli chodzi o śmierć Goku, to nie było w ogóle wzruszające, bo wiedziałem, że to jest niemożliwe, żeby on umarł. Po prostu w świecie Dragon Balla sami dobrze wiecie, że nierzadko jest tak, że jak postać ginie, to my sobie myślimy, okej, w sumie to nic nie znaczy, bo mamy smocze kule i ich wskrzeszą. Są śmierci w Dragon Ballu, które się pojawiały i jakby nadal czuć było ten ładunek emocjonalny, mimo tego, że wiedzieliśmy, że postać wróci. W przypadku Goku tak nie miałem. Po prostu on chwilę później był w zaświatach i jedyne, co się zmieniło, to, że miał aureole na plecach. Nad głową, nie na plecach. Na plecach, to był Chaozu. I to jest kolejna scena, o której sobie będziemy mówić. Wiecie co? Jest to scena, która nie zrobiła na mnie aż takiego dużego wrażenia, jak pierwszy raz oglądałem Dragon Balla Z, tam powiedzmy świadomie, bo pierwszy raz jak oglądałem Zetkę, to byłem mały, nie pamiętałem aż tak dobrze fabuły. Nie zrobiła na mnie aż takiego dużego wrażenia, jak sobie nadrabiałem Zetkę tam w liceum, ale potem jak już na studiach z Marcią oglądałem całego Dragon Balla od deski do deski, to uroniłem łezkę na tej scenie. Naprawdę poświęcenie Chaozu zrobiło na mnie duże wrażenie i wiem, że ta scena tak naprawdę była dość, można powiedzieć, że krótka, można byłoby powiedzieć, że nie aż tak klimatyczna jak niektóre inne sceny. Na przykład uważam, że poświęcenie Tenshinhana, powiemy sobie w sumie o tych dwóch scenach, było troszeczkę mocniejsze, bo w tych dwóch scenach wydaje mi się, że największą robotę robiła reakcja Tenshinhana, jego wycie, jego krzyki, jego próby powstrzymania Chaozu. Chaozu był już zdecydowany na to, co zrobi i wydaje mi się, że on był trochę pogodzony. Może nie do końca pogodzony z tym, jak jego spotka los, ale to była jego decyzja i w tych scenach tak naprawdę dużą robotę robiła reakcja Tenshinhana. Więc to, co się stało później z Tenshinhanem, co on później zrobił, to ostatnie działo Kikoho, to było coś, co według mnie było mocniejsze, ale nadal te dwie sceny poruszyły mnie na tyle mocno, żeby trafić do tieru S. Oczywiście tutaj nie muszę wspominać o takich rzeczach jak soundtrack, bo w Dragon Ballu Z to jest absolutna perfekcja, więc te sceny też zyskiwały bardzo dużo ze względu na ścieżkę dźwiękową, więc tutaj też jest to na pewno duży plus. No, jeśli Tenshinhan, jeśli Chaozu, to chyba w sumie pierwszą śmiercią, tak, był Yamcha, o którym wspomnę sobie teraz. No nie myślicie chyba, że to trafi wyżej. No ja wiem, że to jest, jakby nie patrzeć, scena, która jest wielką tragedią, bo najbardziej chyba tak naprawdę w tamtej scenie ukłuło mnie to, jak Bulma płakała przed telewizorem, nie? Śmierć Yamczy była trochę głupia. On był w stanie pokonać tego Cybermana, opuścił trochę gardę i umarł przez swoją głupotę. Wiadomo, że ta scena została dziesiątki tysięcy razy już przerolowana i zamieniona w mema i z powrotem. Nie patrzę na tę scenę jako na mema, tylko na to, czy wtedy po prostu byłem wzruszony. Nie byłem wzruszony. Mimo wszystko uważam, że to lekkie ukłucie w sercu, które zobaczyłem, jak Bulma płacze po stracie swojego chłopaka, przyjaciela, friends with benefits. Nie wiem, jaka między nimi tam była dokładnie relacja, bo wiemy, że Bulma na początku Dragon Balla Z się tam obraziła na Yamcha, ale Yamcha raczej nie był wierny Bulmie, ale to już nie jest jakby kwestia tego, kto komu był wierny, tylko po prostu tego, że Bulma płakała za stratą swojego przyjaciela i to jakby w tej scenie ukłuło mnie bardziej niż śmierć samego Yamchy. To, co ukłuło mnie bardzo mocno i to, co było bardzo wzruszającą sceną, uważam, że jedną z najbardziej wzruszających scen w całym Dragon Ballu, nie tylko w Zetce, ale w ogóle w całej serii Dragon Balla, to poświęcenie Piccolo. Jest taki film na YouTubie, który wrzucił, który przedstawia tę wersję z polskim lektorem, z francuskim dubbingiem. Jak sobie obejrzycie tę scenę z tym polskim lektorem, ma to jeszcze dodatkowy klimat dla osób, które pamiętają ten francuski dubbing, bo lektor tam wtedy mówi po prostu, że kochanie, tylko ty traktowałeś mnie jako przyjaciela, nigdy cię nie zapomnę, przeżyj, Songokanie.
Tier Z, no co tu dużo mówić. Nie muszę wam przedstawiać tej sceny. Myślę, że większość fanów Dragon Balla się ze mną zgodzi, że jest to jedna z najbardziej wzruszających scen. Przemiana Piccolo w tamtym momencie już tak naprawdę była czymś, co istniało. Oczywiście przemiana Piccolo w tamtym momencie nie była czymś, co się dokonało, dopełniło do końca, bo Piccolo nawet jeszcze w Sadze Androidów tam mówił, że wy nie zapominajcie, że ja jestem tak naprawdę Piccolo i kiedyś będę rządził światem. Nikt w to nie wierzy, ale musiałem tak powiedzieć, bo mi głupio tak mówić, że jestem waszym przyjacielem. Potem jak się scalił z Kamim, zaasymilował go, to już wiadomo, jak to wyglądało. No ale w tamtym momencie ta przemiana Piccolo tak naprawdę była bardzo świeża. Tak naprawdę on na początku Dragon Ball Z, kiedy jeszcze była walka z Raditzem, wiadomo, że walczył po naszej stronie, ale zakończyliśmy całego Dragon Balla z Piccolo jako największym przeciwnikiem, najbardziej potężnym przeciwnikiem, tym głównym złym. Więc w tamtym momencie zobaczyć coś takiego naprawdę miało to swój ładunek emocjonalny. Absolutny tier Z i ani centymetra niżej. Następna scena, śmierć Wegety na Namek. Mocna scena, ale wydaje mi się, że tutaj tak naprawdę największą mocą było to, co Wegeta mówił i to, jakie to miało, odbiło piętno na Goku. To, że Goku zrozumiał motywy Wegety, zrozumiał jakby saiyańską dumę i zaczął walczyć nie tylko jako ziemianin, nie tylko jako przyjaciel swoich przyjaciół, tych, których Frieza tam nękał i cały oddział Friezy nękał na Namek, kiedy on leciał dopiero na Namek, ale też walczył jako Saiyanin i wydaje mi się, że to w tej scenie było najmocniejsze. Czy ta scena mnie wzruszyła? Odrobinę. Nie, jak wiecie co, nie byłem aż takim dużym fanem Wegety w tamtym momencie, jak oglądałem Dragon Balla Z, powiedzmy świadomie, pierwszy raz. Jak oglądałem Zetkę pierwszy raz, to moją ulubioną postacią był Piccolo, więc scena z poświęceniem za Gohana uderzyła we mnie bardziej. Vegeta wtedy był przeze mnie lubianą postacią, ale nie aż tak bardzo. To była jedna z wielu postaci. Dopiero potem tak naprawdę od Majin Buu Sagi to się zaczęło trochę bardziej kleić między mną a Vegetą, więc tamta scena na Namek była dla mnie ważna, była na pewno mocna według mnie, ale nie uderzyła we mnie aż tak bardzo. Mimo wszystko doceniam jej wydźwięk, bo dla historii była po prostu no niezwykle ważna. Goku tak naprawdę jeszcze o tej scenie można powiedzieć, że nawiązywał do tej sceny, może nie bezpośrednio, ale jeszcze w Sadze Granoli, mówiąc, że przypomniał sobie nie tyle co uświadomił sobie, czym jest ta saiyańska duma, co przypomniał sobie. W tamtym momencie na Namek właśnie poznał to, czym jest saiyańska duma, więc jest to moment, który jest bardzo ważny praktycznie do dziś dnia. Będąc na Namek, mamy jeszcze jedną bardzo ważną śmierć, która była katalizatorem do tego, żeby Goku przetransformował się w SSJ i jest to śmierć Krillana, która trafia do tieru A. Jest to moment bardzo ważny, według mnie jeden z ulubionych, mógłbym tak strzelać, według mnie tak jest. Jeden z bardziej ulubionych momentów, albo nawet najbardziej ulubiony moment mojego brata, bo on jest fanem Krillana. Co mam wam mówić? To jest postać, którą lubię, która według mnie w tamtym momencie była jedną z fajniejszych postaci, ale nie byłem do niego aż tak bardzo przywiązany. No była to tragiczna scena, ale w moim odczuciu bardziej epicka niż wzruszająca. Była wzruszająca na pewno i tutaj nie mówię, że ta scena nie była wzruszająca, ale w tamtej scenie te śmierć Krillana według mnie przyćmiła transformację Goku w SSJ. Jakby w momencie, w którym Goku się przetransformował w SSJ, to nie mówię, że zapomniałem, że Krillan przed chwilą wybuchł, ale mówię, okej, dobra, za chwilę o tym porozmawiamy. Goku ma nowy kolor włosów. Na tym się teraz skupmy. Takie emocje trochę mną kierowały. Było takie bombardowanie bodźcami. Piccolo przedziurawiony, Krillan wybuchł, Goku jest w ogóle Frieza przeżył jeszcze chwilę temu, Goku się transformuje, krzyczy na Gohana, żeby ten uciekał. No jakby wiecie, dużo bodźców z różnych stron, więc śmierć Krillana była na pewno bardzo jasnym punktem tej całej sekwencji wydarzeń, ale gdyby to po prostu była tylko śmierć Krillana, to myślę, że dużo osób by bardziej się skupiło na tym, że on umarł. A tutaj tak naprawdę mieliśmy zranienie Piccolo, Frieza przeżył, Goku się transformuje, co według mnie w tamtym momencie było najważniejsze. No i ta śmierć Krillana była jedną z wielu mocnych scen. Nadal mocnych scen, ale według mnie jedną z wielu. Idziemy dalej i mamy śmierć, która w sumie jest tutaj wrzucona ze względu na to, że gdybym tego nie zrobił, to byście na mnie krzyczeli. Śmierć Gohana, a w zasadzie Future Gohana w linii czasowej Future Trunksa. To jest śmierć, która była w specjalu telewizyjnym. Oczywiście ona potem też została przedstawiona jeszcze raz w Dragon Ballu Super, ale według mnie to byłoby niesprawiedliwe, gdybym wziął tę wersję z Dragon Balla Super z anime, a olał tę, no jakby nie patrzeć, lepiej zrobioną, znacznie lepiej zrobioną, zanimowaną, przedstawioną śmierć Gohana, Future Gohana w tym specjalu telewizyjnym. Trafia ona do tieru A,
Była ona mocna, aczkolwiek ja na tej scenie nie płakałem. Była ona dla mnie mocna, transformacja Trunksa była, można powiedzieć, że trochę spodziewana w tamtym momencie, bo jakby wiadomo, do czego zmierzała historia, więc Trunks w tamtym momencie po prostu miał idealny sposób na to, żeby się przetransformować, właśnie poprzez wściekłość, płacz, złość, smutek i tak dalej, te silne emocje. Tier A, nie zapominajcie, że to jest naprawdę bardzo wysokie miejsce i śmierć Future Gohana mnie bardzo bolała. Jest to według mnie najlepsza wersja Gohana, bo mamy Gohana, który jest malutki i wiadomo, że trochę jeszcze sra w pieluszkę, może być trochę uroczy i trzeba oczywiście zrozumieć, że podczas Saiyan Sagi on tam miał kilka lat i no nie można oczekiwać od takiego małego dziecka, żeby tam wykerowało całą Saiyan Sagę na swoich plecach. I tak zrobił tam bardzo dużo. Dużo osób uważa, że Gohan z Cell Sagi to jest najlepszy Gohan. Ja tak nie uważam. Ja uważam, że Gohan z Cell Sagi jest naprawdę bardzo fajną odsłoną Gohana, ale nie na tyle pozytywną w moim odczuciu, żeby mówić, że to jest najlepsza odsłona Gohana. Gohan z Cell Sagi popełniał dużo błędów, Gohan z Cell Sagi tak naprawdę sprawił, że ojciec musiał umrzeć i gdyby nie to, że ojciec umarł i się poświęcił, to wszyscy by zginęli, a potem gdyby nie z zaświatów go motywował, to Gohan nie znalazłby w sobie siły, żeby pokonać Cella. Więc Gohan z Cell Sagi, mimo tego, że był najsilniejszym bohaterem, to nadal musiał być tak naprawdę prowadzony przez ojca za rękę, mimo tego, że pozornie walczył sam. W przypadku Future Gohana on nie miał nikogo i to on przejął rolę tego mentora i robił to naprawdę rewelacyjnie. Tak naprawdę to on był tym, który chronił, a nie tym, który jest chroniony. Także tamta scena jego śmierci no, była dla mnie bardzo ciężka do przegryzienia, aczkolwiek wiedziałem, że to się dzieje, więc trochę się spodziewałem, znaczy wiedziałem, że to się stało. Wiedziałem, że Future Gohan nie przeżył jakimś cudem, więc ten element zaskoczenia był praktycznie nieistniejący. To trochę odejmuje tej scenie, ale sama sceneria i animacja, przedstawienie tego całego, tej całej sytuacji na oczywiście gigantyczny plus. Kolejny moment, który trafia do tieru Z, to jest scena, która przez wiele, wiele miesięcy, lat można by nawet powiedzieć, wywoływała we mnie takie same emocje. No może na początku trochę większe, ale jak oglądałem Dragon Ball Z drugi raz, potem nawet jak sobie przypominałem tę scenę, oglądając ją gdzieś tam wyrwaną z kontekstu, to nadal wywoływała we mnie takie same emocje i uważam, że jest to jedna z najlepszych scen w ogóle w całym Dragon Ballu, w całej historii Dragon Balla. Transformacja Gohana vs. 2, ale ogólnie śmierć Androida 16. Tutaj można powiedzieć, że biorę pod uwagę i zniszczenie Androida 16 i transformację Gohana, no generalnie końcówkę tamtego odcinka. Wiecie, niby to trochę może być trywialne, ale to gadanie Androida 16 o ptaszkach, o obronie natury i transformacja Gohana, bo pomyślą sobie o ptaszkach i tak dalej. No można powiedzieć, że ojeju, mały chłopczyk usłyszał o ptaszkach i teraz nagle mu coś przeskoczyło w głowie. No nie wiem, ja tak nie myślę. Ja uważam, że to była naprawdę genialna scena. Muzyka w tamtym momencie zrobiła tak naprawdę dużo i zobrazowanie tej bariery, która pęka w głowie Gohana, było zrobione praktycznie perfekcyjnie. Gohan do tej pory nie walczył na 100%, bo bał się o ziemię, bał się o naturę, bał się o to, że zrani tych, na których jemu zależy. Dobrze to powiedziałem? Na których jemu zależy. No wiadomo, o co chodzi, nie? Android 16 zniósł tę barierę w głowie Gohana. Według mnie był to moment odrobinę mocniejszy, odrobinę bardziej znaczący niż poświęcenie Piccolo, bo poświęcenie Piccolo było, no nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć złego słowa na rzeczy z tieru Z, ale w tej całej sekwencji z poświęceniem Piccolo mieliśmy tak naprawdę poświęcenie Piccolo i już. No nie? W przypadku Cell Games mieliśmy i wzruszającą scenę z tą przemową Androida 16, jego tak naprawdę zniszczenie, ale do tego dochodziła jeszcze epickość związana z tą transformacją Gohana, więc mieliśmy i poświęcenie, w zasadzie i śmierć, i transformację, która też wedle niektórych jest jedną z najlepszych, albo w ogóle najlepszą transformacją w Dragon Ballu, także mieliśmy jakby dodatkowy pokład tych emocji, prawda? Idziemy dalej. I to może być dla was kontrowersyjne, ale poświęcenie Goku, teleportacja Cella, trafia do tieru B. Mocna scena, ale według mnie ona była... O, czekaj, okej, dobra, nieważne. Ona była wzruszająca. Nie mówię, że nie była wzruszająca. Tier B to nadal są sceny, które według mnie tutaj są wzruszające, ale to nie jest scena, w której jakoś się szczególnie rozkleiłem. Po prostu było mi przykro, ale bardziej w tamtym momencie czułem taką frustrację związaną z tym, że Goku musi umrzeć przez błąd Gohana. Tam przez jeden moment był taki, powiedzmy, gagowy momencik, w którym Kaio mówi: ej, coś ty tutaj go zabrał do mnie do domu.
domu, a Goku mówi, że sorry, nie miałem innego miejsca w głowie. I tak nie mówię, że to zburzyło tę scenę, nie, nie zburzyło tej sceny, ale, ale tak średnio według mnie tamta gadka pasowała do całego nastroju. Plus ostatnio nawet japońscy tam oficjalni ludzie z Dragon Balla wybierali najlepszy cytat Goku. I przy okazji gadania właśnie o Bye Guys mówili, że ej, Goku przypadkiem nie mógł po prostu zabrać ich i cofnąć się z powrotem błyskawiczną transmisją, zostawiając Cella. Oni się nawet na ten temat zastanawiali. W tej scenie było kilka pytań, które też jakby przyćmiewały to, że Goku się poświęcił, więc tutaj nie było takiego czystego wzruszenia. Tutaj była mieszanka różnych emocji, więc to wzruszenie było na nieco niższym poziomie, ale no nie mógłbym olać tej sceny. Wiecie, czego nie oleję? Father Son Kamehameha. I to trafia do tieru S. Dla mnie to była scena znacznie bardziej wzruszająca niż poświęcenie Goku. Tutaj nikt się nie poświęca. Tutaj tak naprawdę to była szczęśliwa scena, w której Cell Games zostało zakończone, a Cell został pokonany, ale muzyka w tamtym momencie, w którym Gohan z jedną ręką opuszczoną idzie przed siebie, ciarki po prostu przechodzą przez kręgosłup, jak się ogląda tę scenę. No niesamowita scena, jedna z najbardziej ukochanych scen moich w Dragon Ballu, właśnie to Father Son Kamehameha, końcówka tego całego starcia. I tutaj można powiedzieć, że jest trochę inny rodzaj wzruszenia, nie związany z tym, że ktoś tam odchodzi, prawda, że ktoś musi się poświęcić, tylko z tym, jak bardzo poruszająca jest to scena. Także mam nadzieję, że to rozumiecie, że trafia to do tieru S, bo mówię, no jedna z moich ulubionych scen i może być to dla was dziwne, ale ja uważam, że jest to scena wzruszająca. Nawet mocniejsza niż niektóre śmierci, jak tutaj widzicie, być może jest to dla was głupie. Kolejna scena, która według mnie może wzruszać, ale ja ją rzucam do tieru C, to jest pierwszy raz, jak Goten spotkał swojego ojca. No, okej. Ja się na tej scenie nie wzruszyłem, wiem, że są osoby, które uważają, że jest to wzruszająca scena, ale dla mnie mocniejszą sceną było to, jak Goku spotkał dziadka Gohana. Przechodzimy do Majin Busagi, w zasadzie już jesteśmy w Majin Busadze, przecież Goten był w Majin Busadze. No dobrze, to od razu wam powiem, że no będziecie widzieć, że to jest pierwsze miejsce. Ja nie muszę wam mówić, że tutaj będzie coś jeszcze innego, nie będę wam ściemniał, mówiąc, że coś będzie jeszcze wyżej. Oczywiście to nie jest koniec tego rankingu, ale mogliście się spodziewać, że mój ulubiony moment w całym Dragon Ballu będzie na pierwszym miejscu. Nie będę na ten temat dużo mówił, bo już wiele razy o tym mówiłem. Poświęcenie Wegety dla mnie to jest idealne domknięcie koła, jeśli chodzi o przemianę Wegety. Oczywiście Wegeta przemienia się jeszcze bardziej obecnie w mandze Dragon Balla Super i tak dalej. Potem w historii nadal jakby Wegeta rozwijał się jako postać, ale wydaje mi się, że ten szczyt tak naprawdę, ten moment kulminacyjny to była właśnie ta scena. No nie muszę mówić, że wszystko to, co się działo też przed, czyli pożegnanie z Trunksem, to jak zabiera Piccolo Gotena i Trunksa i potem jak Krillan krzyczy Vegeta, jeszcze nawet w angielskim dubbingu, lektor tam mówił, że w błysku światła odszedł jeden z najbardziej wspaniałych wojowników Ziemi, a jego imię to był książę wszystkich Saiyan, Vegeta. Ja mówię, kurwa chłopie, no przestań mówić takie rzeczy, bo nie wytrzymie. Tak jak mówiłem wam, że śmierć Androida 16 i Gohan SSJ 2 to była scena, która przez wiele miesięcy wzbudzała we mnie te same emocje, tak uważam, że może już trochę się oswoiłem z tą sceną poświęcenia Vegety, ale ta scena wywoływała we mnie emocje przez długie lata. Naprawdę byłem w stanie się mega wzruszać na tej scenie, mimo tego, że wiedziałem, co będzie, mimo tego, że oglądałem ją milion razy. I za każdym razem uderzała we mnie tak samo. Po prostu w tamtym momencie Vegeta był już moją ulubioną postacią. Cały wątek Vegety do tamtego momentu był na równi praktycznie z tym wątkiem Namek. Dla mnie to jest jeden z najlepszych wątków w ogóle w całym Dragon Ballu. Przemiana Vegety, więc tamta scena była no niesamowicie mocna i nadal według mnie jest mocna, mimo tego, że dużo lat minęło. Kolejną sceną, która trafia wysoko, bo do tieru S, jest scena, która trochę nawiązuje do tego, o czym mówiłem przed chwilą, czyli jest taki film na YouTubie, który nazywa się Przemówienie Vegety. Przemówienie Vegety to też jest filmik na YouTubie, który przedstawia tę scenę w wersji z francuskim dubbingiem, polskim lektorem. Oczywiście po japońsku też jest to scena, która jest bardzo mocna, bo wiadomo, że te scenki z RTL-a 7 mają dla nas, dla Polaków, mocny wydźwięk, prawda? Czasami nawet mocniej niż te sceny w oryginale. Ale Vegeta, który w tamtym momencie przerabia to wszystko, co przez co przeżyliśmy, o czym też przed chwilą mówiłem, o tej całej historii, jego na ziemi, spotkaniu z Goku i tak dalej, śmierci na Namek, akceptuje to tak naprawdę, w jakim jest miejscu i można powiedzieć, że akceptuje swoją rolę jako nie wroga Goku, tylko jako rywala Goku, który w tamtym momencie po prostu jest od niego lepszy. Tak jak poświęcenie Vegety było olbrzymim krokiem do tego, żeby Vegeta się przemienił i pokazało nam naprawdę bardzo dużo, jeśli chodzi o jego charakter w tamtym momencie, tak tamta przemowa wydaje mi się, że była taką wisienką na torcie. Może nie aż tak mocną, no ale kurwa, o czym my tu mówimy?
tier S wysoki, to co tutaj więcej chcieć? Nie ukłuło mnie w tamtym momencie ani trochę to, że Goku jest na pierwszym miejscu i że Vegeta przyznaje mu rację. Dla mnie to było naprawdę bardzo potrzebne. Pokazał jaja, bo prawdziwy facet jest się w stanie przyznać do porażki. W sumie tamta scena, mimo tego, że personalnie można było ją odbierać jako porażka Vegety, który przyznaje się, że jest słabszy od Goku, to tak naprawdę to było zwycięstwo dla wszystkich, bo mieliśmy dwóch sojuszników, którzy walczą we wspólnym celu, żeby uratować wszechświat. Gdyby Vegeta próbował w tamtym momencie na siłę udowodnić swoją wyższość nad Goku, to może walka z Kid Buu wyglądałaby gorzej po prostu, gdyby nie współpracowali. Więc też cała otoczka odnośnie tego, że Vegeta kupował czas, żeby Goku mógł zebrać ki. No niesamowita sekwencja, uważam, że naprawdę zasługuje to na tier S. Ja się wzruszałem przy tamtej scenie. Przemówienie Vegety: jesteś jedynym przyjacielem, jakiego kiedykolwiek miałem. Trzymaj się, Kukarocie. Pozdro 600. To było wcześniej w sumie, nie jest to chronologicznie, ale postrzał pieska. Jak oglądałem to pierwszy raz, uderzyło mnie to bardziej, bo się nie spodziewałem tego. Śmierć zwierząt zawsze mnie boli. Teraz jak obejrzałem sobie tę scenkę, jakby później jak sobie oglądałem ją, to no trudno, no zdarza się, no jejku, przeżył i tak. Wiedziałem, że przeżył, więc trochę mnie to, nie powiem, że grzało, bo nadal mnie to bolało, ale pierwszy raz jak oglądałem tę scenę, to jakoś zapamiętałem ją mocniej, więc trochę to do tierubę. Uważam, że można się na niej wzruszyć, dlatego nie jest to jakoś niżej, ale no przykry widok, no co mam wam powiedzieć, no na pewno bardzo przykry widok, ale siła tej sceny też za pierwszym razem tkwiła w tym, że ona była dużym zaskoczeniem. Teraz jak wiem, że ten piesek żył długo i szczęśliwie i że chwilę później został uleczony, no to Dragon Ball, nie? Jak ktoś umiera, to i tak zostaje wskrzeszony. Chyba że Future Gohan. Podobna sytuacja co z końcówką Cell Games, czyli Father Son Kamehameha. Tutaj też chcę wrzucić ostatnią Genki Damę, która jest według mnie też momentem wzruszającym. Tutaj mamy bardzo podobny motyw i bardzo podobną sytuację do tego, o czym mówiłem w przypadku właśnie Father Son Kamehameha. Tutaj tak naprawdę wzruszenie nie polegało na tym, że jest to jakieś poświęcenie czyjeś albo coś takiego, tylko te mozolne starania w końcu dobiegają końca, jest to epicki moment, w którym emocje po prostu sięgają zenitu. Poruszająca scena, co tu dużo mówić, wszyscy krzyczą IKE! W końcu te nasze starania dobiegają końca, nasze. No ja się tam nie biłem z tym Kid Buu, ale wiadomo o co chodzi, też przeżywałem to jako widz, więc po tych wszystkich mękach, które wydarzyły się podczas Majin Buu Sagi, w końcu możemy odetchnąć z ulgą i tak powiedzmy uronić łezkę ze wzruszenia, ze szczęścia. Tak bym to powiedział. Także tier B, na pewno jest tam jakiś element wzruszenia, ale tak jak mówię, bardziej wynikającego z tego, tej epickości całej sceny i z tego, że to już w końcu koniec. Przechodzimy do Dragon Balla Super i jeszcze na końcu będzie Dragon Ball GT, bo gdybym nie wspomniał o GT, to byście mnie zaszlachtowali. Poświęcenie Vegety za Trunksa. Chcieli dobrze, a wyszło tak, że no w sumie też jakieś się pytania rodziły, nie? No to był atak, który leciał i Vegeta był w stanie wstać, stanąć naprzeciwko Trunksa, a ten będąc w Super Saiyanie nie mógł go uniknąć. No z Vegety zrobili tutaj po prostu taką żywą tarczę i oczywiście no jakby mega doceniam fakt, że on się chciał poświęcić ze swojego syna. To też jakby pokazuje to, że jego charakter się bardzo zmienił i to w tej scenie praktycznie podobało mi się najbardziej, ale nie podobało mi się w tamtej scenie to, że Vegeta, że to poświęcenie Vegety w sumie nic nie przyniosło, nie? Wiadomo, że poświęcenie Majin Vegety też nic nie przyniosło, ale to jest inna sytuacja. Tam siłą tej sceny było co innego. W przypadku tej sceny z Future Trunks to było tak, że chcieli dobrze, a wyszło tak, że no w sumie to nic nie znaczyła ta scena tak naprawdę, nie? Tak trochę chcieli zagrać na uczuciach. Na pewno mocniejszą sceną było poświęcenie Future Bulmy, ale nie na tyle mocniejszą, żebym dał ją jakoś wyżej. Śmierć Future Bulmy była bolesna, bo jest to postać, którą znamy praktycznie od pierwszego odcinka całej historii o Smoczych Kulach, ale została ona przedstawiona w taki dość pośpieszny sposób, bym powiedział. Wiadomo, że ta postać była bardzo ważna dla fabuły, jej odejście bolało, ale nie wiem, to może to jest kwestia tego, że ta scena była, tak jak powiedziałem, dość pośpiesznie przedstawiona, że ta animacja nie była jakaś szczególnie brutalna, tylko że no Future Bulma tam się rozpłynęła w powietrzu, a w zasadzie jej kontur się rozpłynął w powietrzu. Może, że nie było żadnego build-upu do tego, może, że to było coś w stylu wspominki, że to się nie działo teraz. No nie wiem, jakoś tak myślę, że wypadkową tych wszystkich rzeczy, o które można się przyczepić, jest taki tier C, bo uważam, że można się było na tej scenie wzruszyć, ale ja po prostu tak miałem, no kurde, no trudno, no zdarzyło się, nie? Przecież to już się zdarzyło wcześniej, więc
Co tu dużo mówić. Podobnie było w przypadku sceny, w której Goku Black przejął ciało, w zasadzie Zamasu przejął ciało Goku, stając się Goku Blackiem i zamordował Goku, potem jeszcze jego żonę i Gotena, więc tutaj mieliśmy wspominkę też z odległej przeszłości, więc w sumie to też było już jakby, no to się stało, nie? No nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Ja tak trochę mam, że jak coś się dzieje w przeszłości, to myślę sobie, no to jakby trudno sprawić, żeby to mnie poruszyło. One Piece jest w stanie to zrobić. One Piece jest w stanie zrobić tak, żeby coś, co się działo w przeszłości, rozwalało mnie kompletnie na łopatki. No tutaj było tak, że ja być może ze względu na to, że nie jestem jakoś szczególnie przywiązany do postaci Chichi ani Gotena, no nie bolało mnie to. No nie bolało, no co mamy te medli oczy, nie bolało mnie to. Miałem to w dupie, że Goten i Chichi umarli, serio. Serio, miałem to w dupie, także nie będę wam tutaj mydlił oczu. Troszeczkę bardziej podobała mi się scena, w której Future Trunks odlatywał i tam żegnał się z Future Gohanem, także to trafia do tieru B. Nie płakałem na tej scenie, uważam, że była ona wzruszająca tak naprawdę tylko ze względu na to, że wiedzieliśmy, co się stało z Future Gohanem. Gdyby nie ta scena, to ta scena nie byłaby mocna w ogóle. Tutaj troszeczkę Dragon Ball Super leciał na tym, co zbudował tamten specjal, chociaż tak naprawdę nie tylko specjal, no ogólnie w całej historii Dragon Balla wiadomo, że Future Gohana spotkał taki los, tylko że chodzi mi tutaj o tę konkretną animację, no nie? Tak, no jest to oczywiście scena, która może wzruszyć, ale jeśli nie znacie historii Future Gohana, to będziecie mieli to w dupie, więc tak naprawdę trafia to do niskiego tieru B. Idziemy dalej. W sumie to jest scena, o której chcę powiedzieć, zanim przejdziemy do turnieju mocy i dalej. Bardzo to będzie kontrowersyjne. Wydaje mi się, że to będzie najbardziej kontrowersyjne z całego tego rankingu, chociaż myślę, że znajdą się osoby, które się ze mną zgodzą. Nie chodzi mi o umiejscowienie tego w rankingu, ale o samą obecność tej sceny. Scena z fejkowym Vegetą, w której Vegeta ssał smoczek i wypuścił ten smoczek z ust, żeby uratować Trunksa. Trunks tam był atakowany przez te gluty i Vegeta poświęcił się za Trunksa. To jest scena, która poruszyła mnie za pierwszym razem, jak to oglądałem, i nawet powiedziałbym, że poruszyła mnie, jak oglądałem to drugi i trzeci raz. Dzisiaj ona mnie już nie rusza, ale naprawdę uważam, że ona zasługuje na to, żeby być w tym rankingu. I jest ona wyżej niż, jak sami widzicie, jakie rzeczy, bo po prostu uważam, że jest bardziej wzruszająca. Historia w tamtym momencie jest o kant dupy rozbić. Jest absolutnie non-existent, ona nie istnieje. Fabuła w tamtym momencie nie istnieje. Ona jest taka, że ja bym na kolanie po pijaku po sześciu halnych napisał lepszą. Po prostu ta saga kopiowego Vegety była absolutnie tragiczna. Scena ze smoczkiem rujnowała postać Vegety i sprawiała, że Dragon Ball Super robi z niego debila, bo co, on nie widział nigdy smoczka, nie wie, że to jest smoczek, on nie ma dziecka przypadkiem, nie widział nigdy małego Trunksa. Chwilę później miał córkę, wiadomo, że Bara narodziła się później, ale czy on nigdy nie widział dziecka ze smoczkiem? No bez przesady, no robił z siebie absolutnego idiotę, albo inaczej, oni z niego robili absolutnego idiotę. Ale sam akt poświęcenia Vegety, ja po prostu taką mam wrażliwość, że mnie to ruszyło i nie będę wam się tłumaczył. W sensie tier C to nie jest coś, co mnie wzrusza, ale uważam, że powinno to tu być, w tym rankingu. Jeśli jest śmierć Goku i śmierć Yamszy, to poświęcenie Vegety, albo w zasadzie próba, powinna tu być. Scena, która według mnie jest wzruszająca i tutaj nie będę już wam musiał tego jakkolwiek wciskać do gardła, to jest nawet nie tyle co śmierć, co po prostu wymazanie Szampy. I to trafia do tieru S. Według mnie to bardzo mocna scena. Beerus to jest jedna z moich ulubionych postaci w ogóle i ta ich więź z Szampą, no wiadomo jaka jest. Troszeczkę taka opierająca się na rywalizacji, docinaniu sobie i tak dalej, ale podskórnie, mimo tego, że to jest głęboko pod skórą, oni dbają o siebie i zależy im na sobie. I w tamtym momencie to było widać, tak bym powiedział, że to było widać. Beerus, który mówi do praktycznie już pustych trybun, kiedy Szampa został wymazany, że mogłeś coś powiedzieć, kiedy ten tak naprawdę pożegnał się tam, pokazując język. Czasami mała ilość słów sprawia, że scena jest bardziej wzruszająca niż jakieś przemowy przypominające o naszych wspólnych dziejach i tak dalej. Nie mieliśmy tutaj tak naprawdę czego przypominać sobie, bo historii Beerusa i Szampy kanonicznej tak naprawdę nie znamy, nie wiemy jak oni się stali bogami zniszczenia, nie wiemy co działo się tam w przeszłości. Mamy jakieś tam strzępki tego, że kiedyś tam bili się o jedzenie i tak dalej, no dawno temu po prostu mieli jakieś tam swoje spory, ale w tamtym momencie żegnali się jako bracia, a nie jako rywale i słowa Beerusa po prostu, no rozwalają na łopatki, mogłeś coś powiedzieć, nie? Ostatnie słowa Szampy. Mogły jakiekolwiek paść, nie wiem, żegnaj bracie czy coś takiego. Moment, który trafia do tieru Z i nie chcę słuchać żadnego sprzeciwu. Dla mnie to jest najbardziej wzruszający moment w całym Dragon Ballu Super. I działa na mnie tak samo za każdym razem, jak pierwszego dnia. Ostatnia
najpotężniejsze Kamehameha Roshiego. Aż po prostu głos mi drży, jak o tym mówię, bo tak jak Dragon Ball Super zrobił wiele rzeczy źle i pod kątem animacji, pod kątem fabuły, tamta scena, mimo tego, że można powiedzieć, że nawiązywała do starych wydarzeń i tak naprawdę tutaj można byłoby nawet rzec brzydko, że wjeżdżała na sentyment, to była zrealizowana po prostu perfekcyjnie i widok Roshiego, który poświęca tak naprawdę swoje życie, żeby wyeliminować jednego przeciwnika, przekazując przy okazji ostatnią lekcję, tę lekcję Szkoły Żółwia, którą znamy z klasycznego Dragon Balla, Krillanowi i Goku. No nie wiem, dla mnie to jest absolutnie top 3 momentów w całym Dragon Ballu Super. Wiem, że to może być mocne, bo mieliśmy Goku i Freezę przeciwko Jirenowi, mieliśmy transformację w Ultra Instinct, mieliśmy Final Flash Vegety przeciwko Jirenowi i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie to jest top 3. Po prostu te wszystkie momenty z tieru Z działają na mnie do dzisiaj, tak bym powiedział. Odpadnięcie Vegety z turnieju mocy też było wzruszające i uważam, że ono w tamtym momencie, kiedy ono było publikowane, tak naprawdę, kiedy ten odcinek był publikowany, miało olbrzymi naprawdę ładunek emocjonalny. Ja wiem, że wtedy Vegeta zostało już powiedziane, że odpadnie, bo były spoilery i w tytule odcinka było, że Vegeta odpada. Pół odcinka było dla Vegety, potem pół odcinka dla Goku. Ale ten turniej mocy, który wtedy trwał, nie było wiadomo jak się skończy. Powtórzę to enty raz. Wiem, że są osoby, które nie lubią tego turnieju mocy, bo to fanserwis. Ja uważam, że to jest fanserwis, ale trzeba było wtedy być, żeby przeżywać te emocje, bo to się oglądało dosłownie jak zawody sportowe prawdziwych sportowców. Kto wygra, kto odpadnie, jak dosłownie półfinały i finał Ligi Mistrzów. W tamtym momencie dosłownie wchodziliśmy w finał Ligi Mistrzów. Finał Mistrzostw Świata bym nawet powiedział. Trzeba było tam być. Dla mnie ten moment naprawdę zasługuje na tier A. To nie jest moment, który dzisiaj robi na mnie takie duże wrażenie, bo tak jak mówię, w tamtym momencie to było niesamowicie mocne, ale widok Vegety, który płacze, oddaje swoje ki Goku. Dla mnie, jako dla fana Vegety, to było naprawdę... To było satysfakcjonujące odejście Vegety z tego turnieju. Wiedziałem, że on odpadnie, wiedziałem, że Goku będzie miał ostatnie słowo, albo że będzie uczestniczył w ostatniej walce, ale odpadnięcie Vegety było dla mnie zrobione dobrze. Nie czułem się oszaftowany jako fan Vegety. Tak sobie teraz myślę z perspektywy czasu. Trzy ostatnie pozycje. Jedna z filmu Super Hero, bo tutaj tak naprawdę nie ma o czym gadać. Poświęcenie Gammy 2. Chyba mój ulubiony moment z całego filmu, ale zrobił na mnie większe wrażenie wtedy i bym nawet powiedział, że przy drugim, trzecim razie. Teraz, jak już minął tam ponad rok od tego momentu, to nie rusza mnie to aż tak bardzo, więc uważam, że troszeczkę spadło. Gdybym ranking robił rok temu, to byłoby to w tierze A. Trochę emocji już opadły. Są sceny, które się trzymają przez lata. W sumie tego Gammy 2 to tak nawet dobrze nie znaliśmy. No tamta scena była epicka ze względu na efekty specjalne, przede wszystkim na głos aktora głosowego, na krzyki jego, prawda? I tak naprawdę w mandze ona była zrobiona słabo. Nawet nie powiedziałbym, że jakoś tak, wiecie, okej. Okay. Ona była zrobiona w mandze słabo. Ostatnio to widzieliśmy w zeszłym miesiącu. No nie mówię, że to jest scena niewzruszająca, bo w tamtym momencie, w pierwszym momencie się wzruszyłem. Po roku dla mnie to jest tier B maksimum. Dwie ostatnie pozycje to jest Dragon Ball GT. Poświęcenie Piccolo, śmierć Piccolo, tier A. I to wysoki tier A. Zobaczcie, fani GT, gdzie ja, przed jakimi pozycjami umieściłem tę śmierć Piccolo. Przed śmiercią Vegety nawet w Namekzadze. Naprawdę tutaj jest dużo bardzo znanych scen, które spadły poniżej śmierci Piccolo, bo według mnie śmierć Piccolo w Dragon Ballu GT to jest najlepszy moment w Dragon Ballu GT. Najlepszy. Czy najbardziej wzruszający? Przekonajcie się sami. Nie. Uważam, że zakończenie GT jest bardziej wzruszające, ale nie jest lepsze, tak bym powiedział, jeśli to ma dla was jakikolwiek sens. Bo wiecie, tutaj nie oceniam tego, jak mi się dana scena podobała, tylko jak bardzo mnie wzruszyła. Dragon Ballu GT, zakończenie jest według mnie zrobione dobrze. Dużo osób uważa, że jest to, że tak naprawdę SSJ4, opening i zakończenie GT to są najjaśniejsze punkty GT. Zgodzę się, dodając do tego jeszcze właśnie śmierć Piccolo. Zakończenie GT zrobiło jedną rzecz, która mogłaby budzić pytania. Prowadziła dość spory zamęt fabularny ze względu na to, że Goku odleciał gdzieś, jakby w ogóle on się, skąd on się wziął. Shenlong się pojawił mimo tego, że nie było nocy. Goku gdzieś odleciał. Wyglądało to tak, jakby tylko Vegeta wiedział, gdzie Goku odlatuje. Oczywiście potem jeszcze Goku objawił się tam 100 lat później, ale w gruncie rzeczy, jeśli oglądaliśmy samo anime, nie czytaliśmy jakichś tam wypowiedzi reżyserów, scenarzystów i tak dalej, to nie wiemy w ogóle, co się stało. To jest bardzo enigmatyczne zakończenie. Gdyby to nie było zakończenie, to bym się czepiał.
Jeśli to jest zakończenie całej historii o smoczych kulach, to ja wtedy to rozumiem. Otwarte zakończenie jak najbardziej. Uważam, że w tamtym momencie było to usprawiedliwione i jeśli wiemy, że to jest zakończenie historii o smoczych kulach, to jest to naprawdę bardzo wzruszający moment i nie ma tutaj jakby według mnie podstaw, żeby się czepiać tego, co się stało z Goku. W sensie zastanawiamy się, co się stało, ale nie w takim sensie, kurwa, o co to miało chodzić? Czemu to tak się stało? Ja chcę jakichś wytłumaczeń. Nie podobało mi się ze względu na to, że to było wytłumaczenia. Nie. Według mnie brak wytłumaczenia w przypadku zakończenia całej serii jest plusem, bo zostawia po prostu pole do jakiejś tam fajnej dyskusji. W przypadku śmierci Piccolo mieliśmy tak naprawdę tutaj bardzo jasny motyw, o co tutaj chodzi Piccolo, więc jakby to było dobrze wytłumaczone. Tylko trochę ujmuję tej scenie pod kątem takim fabularnym to, że Piccolo poświęcił się, żeby nie było problemów ze smoczymi kulami. Sagę później mieliśmy problemy właśnie ze smoczymi kulami. No ale sama scena poświęcenia Piccolo, wyk Gohana, Piccolo-san, no to było wzruszające, nie będę tutaj ukrywał. Także przeszliśmy przez ten ranking, mam nadzieję, że dość sprawnie. Mam nadzieję, że ten film nie będzie za długi. Mam nadzieję również, że wam się podobało i czekam na wasze komentarze. Jestem bardzo ciekaw, która z tych scen jest waszą ulubioną albo według was najbardziej wzruszającą. Czekam na wasze opinie, czekam na wasze najbardziej wzruszające sceny. Chciałbym poczytać na temat scen, które wywołały w was największe emocje. Takie, które sprawiły, że łezka się kręci, albo w ogóle napiszcie mi, jakie sceny w Dragon Ballu sprawiły, że łezka się zakręciła albo nawet popłynęła. Tyle ode mnie, mam nadzieję, że wam się podobało, życzę wam spokojnego, miłego dnia i widzimy się niebawem, także zostawcie lajka, suba i tyle. Trzymajcie się, na razie.